Cześć, witam Was na kanale Koza Manager No i dziś razem, a w zasadzie zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, witam Was. E, w odcinku, w którym kupimy lewego obrońca, to coś, coś mi bardzo nie poszło w tym wstępie. Mam nadzieję, że wiecie, po co tutaj jesteście. Ja wiem po co tu jestem. E, bo mamy 9 godzin na to, żeby skompletować. <laughs> przepraszam, kadrę Ajaxu Amsterdam. E, kadrę, która już teraz wygląda moim zdaniem, dobrze, jakby wiemy doskonale, co tutaj obieraliśmy i to, co tu budujemy. Jest zwyczajnie, no, bez porównania. Jednak niestety, albo stety, no bo to najbardziej w tych karierach lubimy przed nami wiele pracy. Ściągnięty został nowy napastnik, którego dokoptujemy sobie oczywiście tutaj do kadry w miejsce tego środkowego obrońcy. Chcę, żeby ten baker tutaj cały czas przeze mnie był utrzymany w środku pomocy, no bo jednak chciałbym, żeby ten junior jakoś tam się rozwijał, a bez obecności na ławce rezerwowych, no to zwyczajnie go nie będziemy mieli jak tak naprawdę tutaj podciągać do góry. Granada zgłasza się po Klasena i powiem szczerze To jest coś co z jednej strony mnie kusi Z drugiej strony jeżeli ktoś chce go kupić To niech zapłaci mi jego wartość Odstępnego ja wtedy kupię sobie Młodego Kozłowskiego Znaczy teraz przebiłem tą wartość więc oni na pewno się nie zgodzą Jeżeli się zgodzą no to niech go biorą My Klasena potrzebujemy Mimo że stary to naprawdę daje giga dużo e, jakości. Dobra, no to co jest potrzebne, też nam to ten lewy obrońca, e, którego chciałbym znaleźć jako wolnego zawodnika. E, zobaczmy sobie za tym, jak to wygląda. Klauzula odstępnego, wolni zawodnicy. Weźmy sobie, oczywiście, kraj Holandię. Tak będzie e, tylko. Tu oczywiście szukamy kraju, znaczy narodowości, czyli oczywiście Holandii. No i wydaje się, że tak będzie to zwyczajnie najszybsza możliwa opcja. Zatem patrzymy, gdzie on jest, gdzie jest ten zawodnik, którego ściągnąć chcieliśmy. Chyba, że ktoś już go nam podpisał. Jest Jetro Willems, którego cały czas też możemy ewentualnie ściągnąć, ale ja, no nie, no to Jetro Williams wydaje się być najlepszy łopców. powiem szczerze, Jetro Willems, Mimo, że z przeszłością no, no niewa jak się. E, wręcz przeciwnie, to kurczę, ja bym go szczerze powiedziawszy tutaj widział. Rotacyjny zawodnik, nie mam z tym problemu. Kontrakt zaproponujemy mu na rok, żeby był tylko takim zapchaj dziurą. E, uważam, że to jest dobre rozwiązanie, powiem szczerze. Zignoruj klauzulę odstępnego. Dobra, jak ktoś go od nas kupi za 3 miliony, to to nie będzie problem. Uważam, słuchajcie, uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie naszych problemów. To jest prawdopodobnie piłkarz oceniony na około 74. Tak zakładam, zresztą zaraz się dowiemy. Jak on wygląda? 73. Powiem tak, będzie nas to motywowało do tego, żeby mogli grać tutaj młodzi, ale kiedy będzie trzeba rzucić tu Jetro Welemsa, to my to będziemy mogli zrobić, więc uważam, że to jest dobre uzupełnienie. Zawodnik doświadczony w redywizji, w moim odczuciu transfer ok. Nie jakiś nieprawdopodobny, nie zrozumcie mnie źle, ale w moim odczuciu jest to dobre uzupełnienie kadry. Zastanawiam się tylko teraz, czy to ma być uzupełnienie ostateczne. Czy chcielibyśmy jeszcze kogoś tutaj kupić? Mamy możliwość wypożyczenia jednego z naszych zawodników. E, ja jestem gotowy to zrobić wypożyczenie na dwa lata fantastyczna propozycja. E, niech idzie i niech się rozwija. No, czekamy też na to, co wydarzy się z klasenem e, no bo to też jest istotna odpowiedź z Granady, która myślę, że już teraz do nas przyszła. Nie, nie przyszła, jest propozycja transferu bramkarza, no żałosna, e, więc tu podziękujemy. Dominik jest naszym e, podstawowym golkiperem i ja nie mam zamiaru absolutnie się go nigdzie e, pozbywać. No i pytanie: czy teraz się dowiemy, jaki jest los klasena? Bo jeżeli on ma odejść, ok, nie odchodzi, to to jest dla nas najważniejsze. Bardzo mnie to cieszy, że my go się e, nie będziemy pozbywali. No i teraz, tak naprawdę, się zastanawiam, czy potrzebujemy jeszcze kogoś, bo tak, środek obrony mamy fajnie zabezpieczony. Lewą obronę sobie lekko do, doprawiliśmy. Eee... Uważam, że jest naprawdę ok, serio. Uważam, że jest, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Jetro Williams może też wysoko zagrać ewentualnie, więc nie jest to problem. No kurczę, jestem zadowolony z tego, jak ten skład wygląda. Uważam, że do stycznia na spokojnie jesteśmy w stanie z tym, co tutaj mamy, dojechać i to dojechać w sposób naprawdę ok. No, może przydałby nam się defensywny pomocnik, tylko tutaj znowuż mówilibyśmy raczej o zawodniku bardziej zadaniowym, prawda? Takim, no, który nie grałby co mecz. No, i pytanie, gdzie kogoś takiego moglibyśmy znaleźć i w jaki sposób? Czy, czy nie lepiej po prostu bardziej teraz selekcjonować sobie tych wszystkich piłkarzy e, i, i znaleźć tych, którzy nas naprawdę interesują? No, bo jeżeli mamy się na nich teraz rzucać, wiecie, tak, tak po prostu, żeby byli. To do końca nie widzę w tym sensu. Możemy zobaczyć, kto we redywizji na przykład ma klauzulę odstępnego, bo też wtedy możemy zainteresować się zawodnikami, którzy e, w naszej lidze są, a których z niektórych zespołów byśmy nie mogli wyciągnąć. Więc to też jest jakiś pomysł, żeby ich sobie tutaj pododawać, żebyśmy teraz w trakcie trwania e, tego sezonu e, mieli. Po prostu budowaną ciągle listę transferową. Ten jest 21-latkiem, więc szczególnie już teraz, że gramy parę lat w tą karierę, to warto tutaj zwrócić na to uwagę. Ten lewy pomocnik raczej nie, nie przykuwa naszej, e, nie będzie przykuwał naszej uwagi. No, zobaczmy sobie paru tych zawodników. Część patrzymy po tym, że mają wysoką klauzulę, część patrzymy po tym, że są e, po prostu przez nas wyrywkowo brani. No, powiem szczerze, tego gościa z Twente to mi się zastanawiał, czy nie podpisać. Bo problem nasz jest taki, że nie mamy środkowego pomocnika defensywnego, takiego stricte. No i to jest gościu, który wygląda na pomocnika defensywnego fajnego. I moglibyśmy go kupić, wystawić wtedy na listę transferową jednego z y, naszych pomocników, czyli byłby to wtedy ten holender. I wtedy myśleć nad tym, żeby klasena. Y, po klasenie przyszedł do nas. Y, żeby po klasę nie przyszedł do nas e, Kozłowski albo, albo ktoś w tym stylu. No uważam, że ma to ręce i nogi. Powiem szczerze, patrzę na tego defensywnego i, i kurczę, widzę w nim kogoś, kogo ja naprawdę chętnie do naszej drużyny bym tutaj, e, bym tutaj brał i dokoptowywał. Widzę także Kika Piera, który ma bardzo złą klauzulę odstępnego. Zatem e, pójdziemy po tego gościa. Pójdziemy po tego gościa e, i zobaczymy. Twente raczej nie mamy dobrych e, dobrych... Nie, no mamy. Wydaje się, że to jest piłkarz, po którego warto pójść. W moim odczuciu jest naprawdę warty tego, a nawet możemy zrobić jedną rzecz: wymienić niepotrzebne ogniwo na bardziej wartościowego dla nas piłkarza, czyli im rzucić tego Martina, a my weźmiemy. O Jezus, nie tak, nie tak, nie tak, dobrze że się zgodził. Uff. Bo ja nie chcę tego piłkarza wam proponować. Jaki to byłby mi Widzicie, strasznie mi laguje mini teraz, bo ja chciałem dać tego Jansena. Ok, i teraz ee, Jansena bym wam dał, i żeby nie było, że wam nie daje nic, półtora miliona. Co wy mi na to powiecie? Coś czuję, że mogą się obrazić. Nie obrażają się, ok. E, dla mnie jest to sensowne rozwiązanie tej sytuacji, bo zawsze też pozbywamy się zawodnika, którego nie będziemy wykorzystywali. 5-8. No, ale troszeczkę moglibyście tutaj zejść z tego, no. Troszkę moglibyście tutaj zejść. Dobra, 6900 to jest moim zdaniem uczciwy deal. I ich zdaniem także. Więc wydaje się, że tutaj zawodnika, z którego pożytku byśmy większego nie mieli, ściąg za, za, za takiego zawodnika ściągniemy kogoś, kim będziemy mogli, kim będzie sens grać. Więc mi takie coś naprawdę się podoba. 12 tysięcy mamy. Zapropon... Znaczy on zarabia do tej pory. Rotacyjny, czy ważny? Kim ty chcesz być? Ważne, okej, okay, spoko, nie mam z tym problemu, bo wydaje się, że bez problemu też dla niego znajdziemy miejsce w kadrze, dlatego też bez. E, jakby bez przeszkód możemy mu dać tę. Tę rolę. Brak klauzuli odstępnego super, to akceptujemy, oczywiście. E, ja proponuję, żebyś ty zarabiał po prostu dwa razy więcej, e, co ty na to. Wydaje się, że to jest dobra propozycja, przynajmniej ja z takiej byłem zadowolony. On także jest zadowolony. Zatem mamy nowego zawodnika, niespodziewanego. Słuchajcie, to jest 78 oceny ogólnej. To jest ktoś, kto spokojnie w tym naszym składzie. Może zaraz być podstawowym zawodnikiem. Tak więc yy, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre wzmocnienie. Ja jestem z niego serio zadowolony. Yy, tylko pytanie teraz takie, bo tutaj nie mamy kika i Kik musi wskoczyć sobie tu na razie, przynajmniej. No i jej, yy, mamy tego Etinga. No i ty się pojaw gdzieś tutaj wyżej, proszę cię, kolego. No tu będziemy starali się jak najlepiej tym wszystkim. Yy, zarządzać, więc tak to na razie sobie zostawimy Baker oczywiście jest w podstawie bo dla mnie, tak jak mówię, ważne jest to, żeby on gdzieś tutaj był w tych okolicach, więc wydaje mi się, że teraz już naprawdę ze spokojem możemy tę kadrę uznać za zamkniętą, ciekawie jestem tylko, czy ten nowy nabytek może grać w środku obrony, bo gdyby tak było, no myślę, że może spokojnie w przyszłości, więc gdyby tak, więc to zyskujemy kolejnego naprawdę fajnego zawodnika, no powiem szczerze nic tylko być zadowolonym, słuchajcie, nic tylko być zadowolonym, no bo spójrzcie na to dodatkowo: my wydaliśmy mniej niż 90 milionów. Tego, co. E, Boże. My zarobiliśmy e, nadal e, 90 milionów. Wydaliśmy. Zobaczcie, no. To, to ta różnica jest nieprawdopodobnie na naszą korzyść cały czas. Więc, więc nadal jesteśmy Ajaxem, mimo tych wszystkich zakupów. E, no i stawiamy, słuchajcie, nie, nie tylko na Holendrów, ale także na młodość. Bo jednak poza paroma wyjątkami e, zawodników doświadczonych, których tu sprowadziliśmy, e, ligowych i tak dalej, starałem się szukać zawodników poniżej tego 25 roku życia. Więc uważam, że. E, Naprawdę ta jaksowość jest tutaj zachowana. No ja najchętniej to bym wprowadzał tu młodzież, ale doskonale wiemy, że z tym nie zawsze jest najprościej. Stadren daje nam ciekawą propozycję za tego naszego greckiego, e, wielofunkcyjnego piłkarza. Jeżeli oni go chcą, to ja muszę tutaj dostać powyżej 30 milionów za niego. Ale ja takich zawodników nie powinienem się pozbywać z jednego prostego powodu. Ja takich zawodników nie zatrudnię. Zatem e, będę musiał ich sobie stworzyć. I to nie będzie proste zadanie. Słuchajcie. Cieszy na pewno to, że. W lidze holenderskiej, jak na razie, e, jesteśmy absolutnie najlepsi. E, wszystkie spotkania wygrane. Mamy również tutaj Czonga, e, którego obserwujemy. Spokojnie będziemy go tutaj mieli na radarze. Poczekamy, żeby mu się skończył kontrakt. Wtedy e, będziemy mogli także rozmawiać o tych jego bardzo wysokich uposażeniach. Na razie e, nie jest mi to w ogóle w smak, żeby e, się tutaj e, w ten sposób z nim bawić. E, czekamy zatem, co będzie tutaj dalej. Teraz mamy odrobinkę czasu, też, żeby ta nasza kadra się troszkę. Troszkę pozgrywała, dostajemy także raporty o niektórych zawodnikach. Elanga gotowy do zmiany pozycji, bardzo mnie to cieszy, bo dajemy mu zmianę na Elesa. I od razu, ja bym chciał, żebyś ty, mój drogi kolego, przy okazji mógł grać chociaż na PSie i tak będziesz miał plusy, więc już zajmijmy się tymi twoimi e, walorami, przede wszystkim strzeleckimi. To jest dla mnie istotne, żeby te strzały były jak najlepsze. E, dodatkowo, mamy karę, więc tutaj fajnie by było, żeby on także wiedział, jakie mamy co do niego wymagania. E, no i tak naprawdę jesteś w Ajaxie, więc te podania w sumie, w sumie nie, no ty masz być złodziejem bramek, po to cię kupiliśmy, że ty masz być tym typem, który w polu karnym nie wiedział, kiedy nogę wstawić, jak ją wstawić. E, masz być taką dosłownie naszą dziewiątką. E, dodatkowo, zostawiamy został ściągnięty tutaj także oczywiście e, ten nasz SPD. Ja ci zmienię numer. Zostaje zaprezentowany za z 36, ale dostaniesz 18. E, I przy okazji chcemy tutaj pracować nad planem rozwoju, który będzie działał na twoje tempo i obronę. To jest ważne. My go, my go ściągnęliśmy, a teraz na, tak, tak naprawdę na obronę. My go ściągnęliśmy po to, żeby on był Takim przerywającym akcję. Tak jak cały ten nasz AX ma dużo kultury, tak potrzebujemy takiego hamidła w środku pola. To jest dla nas istotne. Takiego gościa, który będzie tę akcję brał i kasował. Co ofensywne, cofnięte skrzydłowy, żebyś jeszcze tutaj poprawił podanka. Wiecie, co przejdziemy sobie przez całą tą kadrę, żebym ja tutaj nie zapomniał, broń Boże, o nikim. No bo sporo tych zawodników było ściąganych, zrobił nam się trochę miszmasz tutaj. Zatem ci, którzy nie mają planu rozwoju, będą tu brani pod uwagę. No Ty, ważne, żebyś Pracował nad tym tempem, żeby ono spadało jak najwolniej. Yy, dodatkowo, co my tutaj będziemy mieli dalej? Yy, ty oczywiście dostajesz w tym momencie w sumie, w sumie możesz dostać na razie rozgrywającego, czy Dobra, dostań rozgrywającego, żebyś. A nie masz już pięć gwiazdek, to w takim razie dostajesz stopera. Eee, piątkowski, pięć gwiazdek także posiada, więc tutaj znowu też idziemy w stopera. Eee, ty nie masz pięciu gwiazdek, więc masz być rozgrywającym. Chcę, żeby każdy ten obrońca naprawdę był jak najbardziej wszechstronny, zatem eee, stawiamy tutaj na to. Eee, kick Pier. Eee, chciałbym, żebyś Ty może wszedł. Ty nie musisz być rozgrywającym, bo jesteś lewonożny, więc tutaj pod tym względem masz eee, łatwo. Zostań przy defensywnym. Eee, ty jesteś są młody, więc rozgrywające od razu dostajesz. Eee, no, jeżeli chodzi o dużona, no to ja bym chciał, żebyś też w tego środkowego obrońcę, żebyś ty już wiedział, że, że my cię na tę pozycję rozpatrujemy, zatem e, pod tym względem będzie nam się rozwijał dużą sterling. Eee, Kick pier, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, czyli skończyliśmy w tych okolicach. Mamy tu oczywiście tego naszego esersa. To on sobie będzie tu na razie. No co mogę wam powiedzieć? Na razie sobie tutaj będzie. Z tobą rozmawialiśmy, z tobą rozmawialiśmy, z tobą rozmawiamy tam. Okej, okay. co ty możesz robić? Szczerze powiedziawszy, ja cię w ogóle nie chcę sprzedać, bo ty jesteś tak uniwersalnym gościem. Gdybyś ty jeszcze wiesz co, mógł grać na środku pomocy. Gdybyś ty mógł być SP, to ja bym w ogóle był przeszczęśliwy. Ja mu to wrzucę, niech on sobie idzie w tym kierunku. A nuż coś z tego będzie. A naprawdę ja bym chciał, żeby mógł być naszym SP. Eee, dalej patrzymy. Mamy oczywiście tego naszego bakera, który robi. Tego box-to-boxa i nikt go robi, żeby też to strzelanie szło do góry. Mamy Ciebie i Ty robisz box-to-boxa. Wiesz co, trochę ta szybkość biegów by się przydało poprawić, że mam już 27 lat, więc może być problem. Tu mamy pozlecane. O, proszę bardzo, tu nie mamy zleconego. Zatem troszkę tych sesji treningowych nam ciała Umówmy się też nie jakoś mega dużo, więc to nie jest problem. No, ty postaw na pewno na tempo, bo to jest coś, w czym fajnie, żebyś się tutaj poprawił. A potem będziemy chcieli, żebyś miał lepsze przechwyty, bo tego także ci brakuje. Ty robisz box to boxa i super. Tutaj mamy ustalone, tu mamy. Ustalone mamy, mamy, mamy. Więc tam gdzie mamy, to ja już się nie będę wtrącał, bo zaufam sobie, że dobrze to zrobiłem. E, więc tu wszystkie te elementy mamy już porobione. Okej, okay, tak więc jest spoko. E, kolejnym elementem takiego trochę czyszczenia tego klubu i, i układania, no jest kontrakt kikapiera, bo to trzeba absolutnie tutaj e, zrobić. E, to, to nie może tak wyglądać. Zresztą patrzymy na te klauzule i tak. Willems ma wpisaną OK. Kick pier. Tu musimy zlecić przedłużenie absolutnie. On się zgadza na wszystko tak naprawdę, więc spoko. Dalej czy mamy coś? Ty masz klauzulę taką, że nie mamy problemu z nią. Czy ktoś tu jeszcze ma klauzulę? Chociaż wiesz co, zobaczmy, czy ta klauzula nas nie zaboli ewentualnie na parę milionów. No nie, nie zaboli nas absolutnie. Czy mamy coś tu jeszcze? Klasen mal to w ogóle nie jest problem i i tu jest problemem ta klauzula. Zlećmy od razu przedłużenie, żebyś ty zarabiał więcej i żebyś nie miał klauzuli. To jest istotne, żebyśmy my ciebie nie stracili, bo e, napastnika tej klasy nie znajdziemy w najbliższym czasie i to dobrze, niestety. No ale może skoro nie znajdziemy go na e, rynku, to może poszukamy go w juniorach i pytanie: jak tam nasza kadra juniorska. E, jest na rozpoczynaniu scoutingu, ok, więc jeszcze czekamy na te raporty, które mogą do nas spłynąć. No i czekamy także na istotne spotkanie z AZ Alkmaar, które myślałem, że jest wyżej, ale ich tutaj nawet w topowej szóstce nie widać po tych pierwszych pięciu kolejkach. Są na miejscu ósmym. No to co? Skład chyba możemy uznać za mocny. To co istotne, tu chciałbym, żeby Baker w tym meczu nie wystąpił. Tutaj wskoczysz sobie ty. Czy poza tym jest wszystko satysfakcjonujące mnie? Tak jest, tak jest, więc w ten sposób skład będzie wyglądał na to spotkanie. Szybka symulacja, fajnie, gdybyśmy byli w stanie tu zwyciężyć, i to nam się udaje. Tiau strzela bramkę, nie tracimy bramki, więc wygrywam 1 do 0. Piękna sprawa, słuchajcie. Takie informacje lubię. E, coś mi do oka wpadło, przepraszam. Takie informacje mnie. Cieszył, ok, jest dobrze. E, trenerze, nie będę kłamał, na jaki temat powiesz mi? E, będzie trener chciał mnie zastąpić. W życiu z ciebie akurat e, nie mam zamiaru zastępować, Kamil, bo ty radzisz sobie tutaj świetnie i jesteś jednym z tych, od których budowę składu zaczynamy, e, a w zasadzie skład zaczynamy ustalać. No tutaj na pewno ten trening nie może się pojawić. Tu, panowie, dostajecie dzisiaj dzień odpoczynku, tu dostajecie regenerację i tu dostajecie regenerację. Nie działa to może najlepiej na rozwój, ale działa to na pewno dobrze na, na to, żeby ci zawodnicy trochę popracowali. Tu chciałbym natomiast trening i tu chciałbym znowu regenerację i tu chciałbym znowu regenerację. Myślę, że na to spotkanie będziemy gotowi, no a też potrenować kiedyś trzeba. Przed nami starcie z Bayernem. i powiem tak, jeżeli my wyjdziemy z tej grupy, to matko, to będzie sukces. Mamy tam Liverpool, Mamy tam e, Bayern, i mamy tam Celtic. Tutaj, wyjście do Ligi Europy będzie ciężkie. Taka jest prawda. E, no nic, najmocniejszy skład e, z wyjątkiem jednego zawodnika wystąpi w tym spotkaniu, ponieważ chciałbym przejść tutaj na e, troszeczkę defensy. Znaczy, chciałbym dać szansę po prostu e, jemu, ale on jeszcze jest absolutnie niegotowy. E, więc tu wskakuje sobie zatem e, Marin e, z powrotem na to spotkanie, e, które będzie oczywiście. Kapitanem. E, aczkolwiek ty fajnie, żebyś był. E, tak, Bogart na ławce rezerwowych. To bardzo istotne za Kikapiera tym razem. E, dodatkowo chciałbym zobaczyć Ciebie na ławce rezerwowych tutaj. I ty chciałbym, żebyś zagrał. Wiesz co, tylko pytanie. No ty tutaj się nie odnajdziesz na środku pomocy też nie, bo bardzo chciałbym tego zawodnika wpuścić, ale trochę nie ma gdzie. Van Bergen ostatnio nie, nie, no ostatnio w sumie strzela ciągle. Neresh w sumie mało strzela. A spróbujmy Neresa wykorzystać jako takiego jokera. Zobaczymy. No fajnie wygląda ten Bayern. Jest Fofana, Arm Arambari, em, Hernandez oczywiście, Perin w bramce, ale jest Kessie Kimmich, Gnabry, Koman, kój na rozegraniu i Daka. No wygląda to ciekawie. Zobaczymy jak to zadziała przeciwko nam i Zadziałało niestety skutecznie. Hernandez strzela bramkę. My nie stworzyliśmy żadnej sytuacji. To jest coś, co powinno nas zaboleć. Jako Holendrów, jako Ajax. My powinniśmy tutaj wyglądać zdecydowanie lepiej. Yy, ważna jest rotacja, więc yy, Bogart, tutaj naprawdę też nie masz co jęczeć. Yy, no i fajne, fajnie, żebyśmy my tutaj trzymali odpowiednie tempo. Bo to nie jest jak w lidze nos, że. Yy nie jest to Liga Nos, ale tutaj też zbyt wielu miejsc na podniknięcia nie ma, tam doskonale wiemy, że czasami jedno spotkanie decydowało o mistrzostwie zobaczmy czy ta e, rotacja miała sens, miała sens, znaczy ta e, to podejście miało sens bo jak widzimy mamy tutaj e, dzięki temu wypoczętych zawodników ale też przetrenowanych, powiem tak, tego Sieba będziemy sobie obserwowali na pewno e, tego chłopaka młodego także e, bo to jest naprawdę warte zawodnik uwagi, no tego możemy sobie obserwować ale on do nas nie przejdzie, ale warto coś o nim wiedzieć. No i ten z PSR to jest ostatni dzwonek, żebyśmy tego gościa mogli do siebie wyciągnąć. Zwinność, dribbling, przyspieszenie, to może być nasz nowy skrzydłowy. Spróbujemy e, Kaisa Ruiza Attila wyciągnąć z PSR, bo on naprawdę wygląda bardzo, bardzo intrygująco. I to jest piłkacz, na którego będziemy chcieli postawić. E, jak na razie w Norwegii nie widzę zawodnika, który miałby być e, nowym halandem albo nowym. Solskierem, albo nowym kimkolwiek, tak naprawdę, kim warto by było go określić. Tutaj ten bramkarz turecki podpisze go, ale bez, bez nadziei, tak naprawdę. E, tu tak samo sytuacja wygląda średnio. E, no i czekamy zatem na to, co przyniesie nam ostatni raport. Czy tam z Holandii zobaczymy nowego Johana Cruyffa? E, czy będzie ktoś ciekawy? Tu może być nieźle. E, weźmiemy tego bramkarza, bo naprawdę te estymacje są bardzo obiecujące. Tu. No, spróbujemy, i tu podziękujemy. Więc od razu tych młodych bierzemy w obroty, e, bo to jest istotne, żebyśmy e, nimi się tutaj zainteresowali. Zatem e, centrala składu nie. Po co ja ją kliknąłem? Tu przechodzimy od razu do e, tych najmłodszych. No, manucz się zaraz okaże, że któryś z tych zawodników ma naprawdę sens. Zatem, tak, e, plan rozwoju, tobie wrzucamy ten. Patrzymy na kolejnego zawodnika. Tutaj wrzucamy ten. Tu mamy plan rozwoju. No, zresztą ten 15-latek naprawdę przyzwoicie się prezentuje. E, dobra, tu mamy prawego obrońcę, który prawym obrońcą być nie powinien. Ale czy on w ogóle powinien być piłkarzem? To jest dobre pytanie, bo wygląda on tragicznie. E... No nic, weźmy mu fałszywego obrońcę, bo to fałszywy piłkarz jest. E, ty wyglądasz, gościu, naprawdę słabo, przyznam szczerze, e, więc no, nie, nie wiem, co mam o tobie myśleć. Tutaj e, ten 15 piętnastolatek wygląda coraz, coraz lepiej. E, nie wiem, czy ja nie miałem pomysłu, żeby go przerobić na... Nie, myślę, że mam pomysł, żeby go po prostu sprzedać. No nie ma tu nikogo ciekawego, przyznam szczerze, bo nawet ten piętnastolatek, no to to jest raczej potencjał na bycie po prostu gościem na, e, na sprzedaż. Zastanawiam się nad nim. 16 lat, 64. W sumie to jest. W sumie to jest nieźle. Hmm. Wiecie, co zróbmy tutaj tego przechwytującego pomocnika? Bo może to jest materiał na środkowego obrońcę. Wydajmy mu tego defensywnego pomocnika. Może my z niego zrobimy po prostu SO. To może jest pomysł. To może jest pomysł. E, zobaczmy, ile on na ten środek obrony by sobie szedł? Niedługo prawdopodobnie. Dwa tygodnie. No. To jest, to jest środkowo-brońca. To będzie środkowo-brońca. Bez wyprowadzenia, ale to będzie taki solidny typ, który będzie trzymał środek. Dobra, e, mamy przed sobą kolejne starcie. E, starcie, w którym chciałbym, żeby wystąpił przede wszystkim tak. E, Bogart, to jest istotne. Tu zagra sobie tiał, ale zagra tu Kick Pier w tym meczu. Lewa strona to będzie ten jeden mecz dla Jetro Willemsa, bo to jest istotne, żeby on też troszkę pod tlenem był. E, Van Berger gra. Zagra Kara w debiucie i zagra sobie tutaj w Rousai. Dodatkowo chciałbym, żebyśmy tu zobaczyli sobie. No na razie ten Remu to tak sobie radzi średnio dlatego zobaczymy bardzo eksperymentalny środek, bo zobaczymy młodość i doświadczenie młodość Bakera i doświadczenie Klasena no i oczywiście tutaj chciałbym ciebie gościu zobaczyć w składzie żebyś te ewentualnie mógł wejść no dobra, w ten sposób się to prezentuje Van Bergen nie zagra tym razem neresz na prawej stronie, żeby mógł wystąpić tak jak nie wystąpił od pierwszej minuty z Bayernem. no to będzie zwycięstwo i jest 2 do 0, Jimenez strzela więc tutaj Kara nie zaczął najlepiej tego spotkania ale dobrze, słuchajcie, ważne jest to, że wygrywamy. Bakker zagrał pełne 90 minut, ocena 7-2. Bardzo istotna lekcja dla młodego rozgrywającego. Bardzo mnie to ciesza, w zasadzie środkowego pomocnika. No dobra, tak więc czekamy teraz na spotkanie kolejne w lidze. Przy którym także będziemy mogli paru swoich zawodników przynajmniej delikatnie oszczędzić i zastanowić się nad tym, kto ma zagrać w meczu Ligi Mistrzów, chociaż do tamtego spotkania mamy na tyle dużo czasu, że wydaje mi się, że nie będziemy oszczędzali nikogo. Tu mamy lewonożnego środkowego obrońcę. Ja go sobie dodam, żebyśmy mieli ewentualny plan takiej zapchaj dziury. No ty nie wyglądasz na gościa, którego bym chciał, ty tak samo, ty tak samo i ty tak samo, ale wiecie co, ten jest złoty, nazwijmy to. Zawsze warto takiego gościa mieć, szczególnie w takim. W takim klubie jak Ajax, gdzie no, teraz mamy problemy momentami ze ściąganiem części zawodników, więc warto wiecie, trzymać sobie na tych gościach do rotacji rękę, nikt nie każe nam ich kupić, a zawsze będziemy wiedzieli, co tam u nich słychać. Dobra, jeżeli chodzi o kalendarz, to tutaj wygląda on naprawdę obiecująco. Modu spotkania z Celtikiem zdążą wszyscy wypocząć, więc zrobimy tutaj jedynie taki myk, że w planie tygodnia po tym meczu od razu damy sobie trening. I tu dostaniecie znowu już dwie regeneracje. Panowie, nie ma na razie zbyt wiele wolnego, ale to jest istotne, żebyście wy tutaj naprawdę złapali wszyscy szarpnesy. W tym spotkaniu zrobimy tak naprawdę jedną zmianę. Tylko jedną zmianę. A w zasadzie dwie. Nie, jedną. Jedną zmianę tylko zrobimy, bo jest ona istotna, więc tak, ty wskakujesz tu i wskakujesz do podstawy. Nie interesuje mnie to tak naprawdę, że tobie się to średnio podoba. Skakujesz po prostu tutaj, chociaż wiecie co, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, tak się zastanawiam, wykorzystać to, gramy z 16ą drużyną czy tam coś, możemy czasami zaryzykować, wyciągniemy ciebie na SPD, cyk, ty sobie wskoczysz tu, pyk, eee, i to jest takie trochę dziwne 4-3-3 nam wyszło, no i tu zagra sobie Aiting, bo ten dawno nie grał i dobra. I zobaczymy, co z tego będzie, słuchajcie. Najwyżej będzie to mój błąd. E, tak więc e, jesteśmy gotowi. Szybka symulacja tego spotkania kończy się wynikiem 2 do 1. Ok, e, jedną akcję sobie stworzyli. Bramkę strzelił Van Bergen. Jak sobie poradził ten nasz zawodnik e, na SPD e, na, 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 na e, z numerem 18? 6-9. Ok, nie najgorzej. To co prawda jest jedna z najgorszych e, not w, w, w zespole. Ale nie najgorzej, Piątkowski zszedł, on grał słabo, no ale każdemu może się zdarzyć. Dobra, słuchajcie, no i jakby e, fajne rozwiązanie też, warto było go spróbować też na takie drużyny, które będą zamknięte, żeby tam to, to, to nie była trójka obrońców, tylko żeby to był e, jakby wzmocniony blok w środku pomocy. Podoba mi się, podoba mi się to, co tutaj zobaczyłem, że udało nam się też to zwyciężyć. Mamy rozwój bramkarza rezerwowego zaliczony, super, bardzo mnie to cieszy. No to teraz przerzucamy się tutaj. Mamy dwóch fajnych rezerwowych bramkarzy ocenionych na 70. Jakby, no ci goście grać nie będą, ale rezerwowi bramkarze też są potrzebni. Więc uważam, że, że nie są najgorsi. I też młodzi będą mogli ich za jakiś czas wypychać. Na razie takich potrzebowaliśmy. My mamy możliwość sprzedaży jednego z zawodników, który jest wystawiony na sprzedaż, więc ja ją akceptuję. Oxford United to naprawdę nie jest najgorszy kierunek, w którym mógł się udać ten młody zawodnik. No i my gramy teraz z Celticiem Glasgow. Raport o w tym momencie mnie nie kręci. Kręci mnie spotkanie Ligi Mistrzów spotkanie, w którym wygrać. Musimy. W tym meczu zobaczymy na boisku jedną zmianę, a mianowicie zagra Marin, ale za Simonsa chcę zobaczyć tu klasena. Ym, Baker zmienisz się tutaj z tym kolegą, żeby on złapał troszeczkę ym, meczowego tutaj doświadczenia. Kara jest niezadowolony, że nie gra. Troszkę to rozumiem z jednej strony, z drugiej jednak. Yy... O Jezu, zmieniłem to w kadrze. No dobra. Więc tu będzie trzeba się zaraz wrócić i zrobić to od razu po meczu, żebym nie zapomniał. Gramy z Celticiem i ten mecz remisujemy. I to jest bardzo zła informacja. Najgorsza jaka może być, e, bo to tak naprawdę e, przekreśla nasze możliwości na wejście z grupy. Znaczy no, jeszcze teoretycznie czasu jest dużo, ale nie oszukujmy się, to jest fatalna, fatalna wiadomość. No dobra, wracamy tutaj do takiego ustawienia, jakie chcielibyśmy widzieć częściej, więc tutaj jeszcze baker wskoczy za ciebie. No i patrzymy, ile mamy czasu do spotkania z Twente. To jest drużyna, która powinna być wysoko, jednak wysoko nie jest. To ciekawe. Na to spotkanie raczej będziemy wszyscy w miarę wypoczęci, ale nie do końca, e, więc tu będziemy oczywiście e, troszkę zmieniali. Zarządzamy za tym zespołem i tak, na napadzie zobaczymy karę. Z lewej strony zapraszam Ciebie, Van Bergen zostaje oczywiście tu. E, Kik Pier Piątkowski przez to wskakuje sobie tu, e, bo tu chciałbym zobaczyć sobie e, van Berga, żeby zobaczyć, jak on sobie e, zadziała w tym meczu. Yy, prawa strona zostaje bez zmian, lewa strona zostaje sobie bez zmian. Aczkolwiek na ławce rezerwowych pojawi się Jetro Williams, żeby on złapał troszkę yy, tlenu. Yy, Boże, tlenu znowuż, coś mój język się splątał. No i mamy oczywiście Timbera, o którym nie ukrywam że na śmierć zapomniałem. No co mogę wam powiedzieć? Na śmierć zapomniałem za ten Timber, e, w tym meczu zagra na prawym wahadle sobie. E, no przyznam szczerze, no z tym Timberem mam jeden problem, że on nie ma twarzy. Ja będę zapominał o gościu, który jest bez twarzy. No no co mogę powiedzieć? Zatem e, kadra jest zrobiona, szybka symulacja. No mam nadzieję, że tu Twente pykniemy. E, tak też się dzieje. Elanga strzela. E, ro, Ronaldo e, nasz także strzela. To cieszy, to cieszy, że w Lidze cały czas jesteśmy w stanie punktować i robić to w miarę bezbłędnie, no bo to, to, to naprawdę jest miła informacja. Jak tam młody wyglądasz? No troszkę lepiej, ale nadal to nie jest taka forma, której byśmy od ciebie oczekiwali, więc dopóki nie dostajemy tutaj informacji, że Junior chce odejść. To my poczekamy jeszcze chwilkę, bo e, liczymy na lepsze, zdecydowanie e, występy. Dobra, e, zatem słuchajcie, patrzymy na to, co przyniosą nam kolejne dni, dzięki którym e, i dzięki tej przerwie reprezentacyjnej możemy troszeczkę tutaj e, powalczyć na treningach, e, więc wiecie co? Ja tutaj dorzucę sobie e, parę sesji. E, tu na, znaczy tu dostajecie akurat odpoczynek e, z rodziną macie wolne, więc ci co nie pojechali. Za to od poniedziałku ciśniemy. I tutaj poproszę regenerację. No, i wydaje się, że, że powinno być spoko. Zatem tutaj przysadzimy sobie odrobinę, żeby, żeby naprawdę ci zawodnicy nasi poczuli trochę tych obciążeń. A ja chciałbym zgłosić się po. Po tego zawodnika, którego mamy z PSG na liście. Bo ja czuję, że my niedługo możemy nie mieć go na liście. Więc ja tu zlecę negocjacje dotyczące kupna. Zacznijmy od 27 i zobaczmy, gdzie los nas zaprowadzi. Bo to jest piłkarz, którego ja naprawdę tutaj widzę u nas na skrzydełku. I to może być taki nasz kolejny Hakim Zijek, ktoś w tym stylu. Mijają sobie oczywiście tutaj te nasze dni treningowe pracujemy zatem nad tężyz... tężyzną naszych podopiecznych ładnie się tutaj to wszystko robi więc cieszy mnie to bardzo mocno, no bo też na treningach znajdują się ci, którzy nie są na reprezentacji, więc tutaj nie trzeba było nic zmieniać, a wszystko nam się ładnie wyrównało też skauci tutaj poznajdywali w niektórych krajach zawodników, którzy mogliby nas interesować ale to jeszcze nie teraz, teraz chciałbym się skupić na tych celach, które gdzieś tam mam sobie wyznaczone swoich i żeby nie było tego za dużo tu zatem mamy to wszystko porobione no i dobra, i lecimy dalej. Lecimy dalej, czekając na to, co, e, co się tutaj będzie działo. Mamy raport o juniorach i mamy dogadany zakup. Zakup na poziomie 28 milionów. Słuchajcie, ja to oczywiście akceptuję. No i teraz tylko z samym zainteresowanym trzeba będzie porozmawiać, bo e, to co istotne. No to, ale uderzyłem się w fotel. Myślę, że to słyszeliście. Boli bardzo. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy boli. Boli, przeokrutnie. Eee, pięcioletni kontrakt, bo jesteś cały czas młody. Jak się walnąłem? Awaj. Eee, nie będzie klauzuli odstępnego. Eee, no, i moja propozycja jest dla ciebie taka: <kłysy> wydaje się moim zdaniem niezła. Była aż za dobra. Ok, powiem szczerze. Może być. E, mamy zatem nowego zawodnika, który przyjdzie i będzie tutaj mógł stanowić o sile e, na skrzydle. Zatem tu się rozwijamy. No i to jest też takie nasze trochę zaakceptowanie tego, że na przykład Neres będzie mógł odejść za jakiś czas, prawda? Więc mamy tutaj bardzo solidne zastępstwo Brazylijczyka, którego ja nie mam zamiaru na razie e, absolutnie... Nie, startowa jest tak niska, że to, chociaż może. E, którego ja nie mam zamiaru absolutnie w tym momencie e, wypychać, ale e, no musimy... E, ale musimy e, ale musimy się tutaj e, jakby zabezpieczać na tę ewentualność więc na pewno taki zawodnik nam nie zaszkodzi e, szczególnie tak uzdolniony technicznie e, oj 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 tu widzimy kogoś niezwykle ciekawego De Kynik, e, czyli bodaj król jeżeli dobrze interpretuję jego nazwisko w języku holenderskim To jest typo, który może być prawdziwym królem Słuchajcie, tam wydaje mi się, że jest kwestia delikatnego dokręcenia Nazwijmy to jego pozycji No i możemy być w domu Zobaczmy, jak to wygląda Ja zaczynam od tego króla Bo to jest ktoś, kto wygląda przeokrutnie dobrze Plan rozwoju tego młodego ty jesteś prawym pomocnikiem. No te podania są tragiczne. Tylko, kogo my możemy z takiego gościa zrobić? Czy my możemy pójść w napastnika z nim? Bo moim zdaniem to jest materiał na napadziora po prostu takiego klasowego napadziora cztery tygodnie i wtedy i tempo i strzały. No, wydaje mi się, że zrobimy z niego może trochę nieokrzesaną, ale taką, taką solidną e, dziewiątkę. Mamy również tutaj tego Norwega. E, no, tylko, że tu absolutnie środkowy pomocnik, ani defensywny. Tylko tutaj musimy iść, wydaje się, w rozgrywającego. Tutaj nie możemy mu za bardzo pozycji nawet zmienić, bo tutaj nie ma jak zmienić pozycji, więc jemu dajemy to. Czy ty jesteś także nowy? Nie, ty jesteś tutaj z nami już od długiego czasu. My się z tobą, kolego, znamy. Ten Ali wydaje się być nowy, tak jest. Eee, no i właśnie ja go tak wziąłem, licząc, że będziemy mogli coś mu zmienić, ale my tutaj nic mu nie możemy zmienić. No to se, chłopie, weź, weź tam sobie tą piłkę, kop gdzieś na boku i mi głowy nie zawracaj, bo to. No to nic z tego nie będzie, no. no po -po podawać chociaż na url, to będziesz mógł piłkę podawać z za linii bocznej, no bo to. No, aż smutno wygląda. Dobra, tak więc słuchajcie, to mamy zrobione. Eee, wygląda to naprawdę fajnie. Gram teraz z Heraklesem. E, jesteśmy cały czas Niepokonaną drużyną e, Fajnie, żeby tak pozostało, ale nie byłbym sobą Gdybym tutaj drobnych zmian nie zrobił Zatem tu powraca do drużyny Simons Który zagra z, razem z e, Z, 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 z e, ale tutaj e, Tiał w tym meczu nie wystąpi Znaczy wystąpi, ale e, tak Tu zapraszam ciebie na SPD I tu zapraszam Sterlinga I tu zapraszam e, ciebie e, e, I tu Zapraszam ciebie? Nie wiem, czemu nam tu proponuje tego zawodnika. Wiecie co? Tu zaprosimy sobie w, na to spotkanie naszego młodego bakera, którego tylko nigdzie nie widzę. Tu jest baker, proszę bardzo. Tutaj zagra sobie w tym meczu także Timber, żeby wreszcie gdzieś zagrał. No i co? Poza tym chciałbym, żeby Kara dostał jeszcze jeden mecz w Lidze, żeby mógł się chłopak odblokować. Zobaczmy, czy to zadziała. Ten skład zadziałał. Jimenez strzela, Neresz strzela, więc znowuż. Timber, wydaje się, być przerośni... Boże, Timber. Kara wydaje się być przerośnięty przez tę ligę, chociaż oceny niezłe. Baker także z dobrymi tutaj ocenami, więc to wygląda wszystko bardzo, bardzo dobrze. Więc tak, Sterling gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, a nawet nie ewentualnej, ale ja jestem pewny tego, że my mu tę pozycję zmienimy i dostajemy z Liverpoolu informację, że ten obrońca, którego mamy u siebie, za mało gra i powiem szczerze, Wydaje mi się, że tu poszliśmy odrobinkę za szeroko. Zatem Liverpool prawdopodobnie nam tego gościa zabierze. Ale czy nas to boli? To jest teraz pytanie. E, bo ja przyznam szczerze, że. E... No nie potrzebujemy go, więc skoro my go nie potrzebujemy, to go nie wykupimy, a jeżeli będziemy potrzebowali, to weźmiemy sobie jakiegoś gościa, e, którego widzimy tam w, w, za klauzulotę odstępnego, więc wydaje się, że to będzie lepsze rozwiązanie i akurat po tego gościa się nie zgłosimy. Chce w tym meczu zagrać e, Simons i on w tym spotkaniu zagra, e, bo zresztą ja chciałbym, żeby on grał w każdym spotkaniu. Tutaj troszeczkę z tym klasenem jesteśmy za bardzo wyrwani do przodu. E, chociaż w zasadzie klasen zostanie, i tutaj Simon sobie wskoczy, a klasen dostanie opaskę kapitańską. E, ciebie zapraszamy za bakera tutaj. E, dodatkowo Jetro Willem z ciebie nie potrzebujemy. Bogarda zabierzemy za e, zamiast e, Kika. No zabierzemy go zamiast Kika. E, I w tym meczu chciałbym, żebyśmy mieli troszeczkę inaczej złożoną lewą stronę. Zatem e, tu zagrasz sobie ty. Ale w ten sposób się ustawimy i zobaczymy, czy Wasi będzie w stanie. E, czy będzie on w stanie tutaj nam pomóc. Tylko oczywiście jeszcze zmiany musimy zrobić na stałe tą, a wszystko, co będziemy robili inne, e, no to zrobimy jako inną zmianę, bo to będzie po prostu e, bez sensu. Zatem e, mamy mecz z e, Liverpoolem, zarządzanie zespołem i dopiero tutaj będziemy dokonywali tej e, roszady, zatem e, cyk. Cyk, I tu zapraszamy Ciebie. Czy chce coś jeszcze tu zrobić? Tak, chciałem zabrać Ciebie i Jetru Willemsa, chciałem tu wrzucić, bo ważne jest, żeby on czuł e, cały czas e, te meczowe e, warunki, e, bo to jest dla nas ważne. Więc Marin w tym meczu nie wystąpi sobie. Myślę, że przeżyje e, jakoś ten fakt. Szybka symulacja starcia z Liverpoolem. To jest nasz mocny skład. Tutaj nic nie zmieniłem, e, tylko Simon wszedł i. I tego meczu nam nie zrobił. No, w, w, tego skrzydłowego danie było dobrym pomysłem, bo zagrał najlepszy mecz z tej drużyny, więc miałem dobrą uczutkę. Ale poza tym to było fatalne spotkanie, Słuchajcie, Jeszcze przed Jetro Williams i był jednym z najlepszych naszych obrońców, więc to nie świadczy o nas najlepiej. No, jeszcze na takie Liverpoole brakuje nam. No, nie jesteśmy tym Ajaxem z Frankiem de Jongiem, z Donem Den Beckiem e, w składzie. No, no, zwyczajnie. No, to, 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 nie, jest, e, to nie jest to. No musimy walczyć, zwyczajnie musimy walczyć Teraz przed nami spotkanie ze Spartą, która jest wysoko w lidze Zatem tu ustawiamy sobie regenerację, żeby na ten mecz jak największa pula naszych zawodników była gotowa do gry Mam nadzieję, że Sparta nie będzie pierwszym zespołem, który będzie w stanie nas pokonać Kikpier mówi, że chce zagrać i on w tym spotkaniu zagra za Piątkowskiego Tu przejdziemy sobie na to ustawienie E, SPD, tu zapraszam ciebie Tu zapraszam Kika e, Tu wszystko wygląda dobrze e, Dalej mamy Simonsa Do zmiany, więc tu wskoczy Sobie Marin, a tu zagra Aiting, więc damy po prostu e, Inny środek pola, ale nadal mocny Uważam, że to jest nadal fajnie wygląda e, No i oczywiście tu zobaczymy Karę Na lewym skrzydle zagra Neres Bo jest wystarczająco Wypoczęty, żeby wygrać nam yy, to spotkanie. Zapisałem to oczywiście znowu w składzie, więc jestem na siebie zły. No ale przynajmniej wygraliśmy ten mecz. Marin, co za mecz? Miałem nos, żeby go tam wstawić.